Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w premierach miesiąca stycznia 2023. Z tym programem nie muszę się za bardzo spieszyć, bo prawda jest taka, że najważniejsze premiery będą miały miejsce gdzieś pod koniec miesiąca. Nie będę Państwa trzymał w niepewności, chodzi oczywiście o Dead Space i Forspoken. I możecie uznać, hej, dwie premiery w ciągu miesiąca to nie za dużo. A zapowiadali taki obfity 2023 rok. No ja wybrałem dla Państwa cztery gry, więc dwa razy więcej. I muszę powiedzieć, że w porównaniu do lat ubiegłych to naprawdę jest sporo. W zeszłym roku chyba swoją premierę w styczniu miała tylko jedna większa gra i też była dosyć wtórna, bo mowa o kolekcji złodzieja Uncharted. Wiadomo, że Uncharted miała swoją premierę wcześniej, więc jakieś wznowienia czy edycje kolejne nie mają dużego znaczenia. Dopiero w lutym zaczęło się coś dziać. No, w tym roku oczywiście w lutym też będą rzeczy. Tak czy inaczej, styczeń i dwie duże premiery to jest zapowiedź niezwykle obfitego roku. Jeżeli Państwo zerkają na mój kanał, to wiecie, że chyba zrobiłem ze trzy programy o tym, jakie w 2023 roku będą premiery i tak naprawdę nie opowiedziałem jeszcze o wszystkich. Więc zapowiada się niesamowity rok, ten styczeń odrobinę spokojniejszy i bardzo dobrze, być może potrzebujemy trochę wytchnienia. Ja mam co robić, jest Wiedźmin, jest World of Warcraft i jest kilka jeszcze innych gier. Cóż, rzućcie na to okiem, zapraszam Was serdecznie. 12 stycznia, czyli za niecały tydzień, premierę będzie miała gra One Piece Odyssey, czyli produkcja dla młodych mężczyzn, którzy pogodzili się już z faktem, że nie wzbudzają zainteresowania kobiet. Chociaż w zasadzie to jest oczywisty żart, ponieważ wiadomo, że wszyscy gracze należą do tej kategorii, włącznie z fanami filmów Marvela. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Ja sobie śmieszkuję ze stylu graficznego One Piece Odyssey, a tak naprawdę moim ulubionym komiksem jest... Na co dybie wielorybie koniec nosa Eskimosa. Sobie sprawdźcie ten styl artystyczny, to będziecie wiedzieli, że dużo autoironii jest w moich żartach. One Piece Odyssey, właściwie One Piece to jest historia, która pochodzi z anime, chyba pierwotnie z mangi. Ja miałem okazję obejrzeć parę odcinków, stylistyka jest dosyć zabawna, ale można się do niej przyzwyczaić. Miałem też okazję obejrzeć parę obrazków, ale się chyba nie wczytywałem w to jakoś przesadnie. No nie wszystko musi być dla mnie. Historia wygląda tak. One Piece opowiada historię Monkeya D. Luffy'ego, mieszkającego w świecie podzielonym na cztery wielkie oceany, przedzielone ogromnym prądem morskim znanym jako Grand Line. Obdarzony mocą diabelskiego owocu, młodzieniec może rozciągać swoje ciało niczym gumę, ale w zamian nie może pływać w wodzie. No to taki ironiczny dar trochę. Możesz mieć płetwy zamiast stóp, ale pływać nie możesz. Uwielbiam takie ironiczne, superbohaterskie dary. To coś w rodzaju, hej, mogę dawać mleko, ale mam uczulenie na laktozę. Tak czy inaczej, ten dar z konsekwencjami nie odstrasza bohatera, który marzy o zdobyciu tytułowego One Piece, legendarnego skarbu pozostawionego przez króla piratów gdzieś na Grand Line. Przeprawa przez miejsce znane jako cmentarzysko piratów nie jest prosta, ale po drodze Luffy zyskuje kolejnych sprzymierzeńców. Szybko też zdobywa sławę jako słomkowy albo słomiany kapelusz od nakrycia głowy, które otrzymał od znajomego pirata w ramach złożonej mu obietnicy. Dla fanów One Piece to pewnie będzie nie lada gratka. Trochę mnie kusi, by sięgnąć po tę produkcję, gdyby nie fakt, że dzień później przydarza się coś, co interesuje mnie odrobinę bardziej. Ale ja muszę przesuwać swoją strefę komfortu, testować te gry, sprawdzać. Jakkolwiek nie wzbudzałoby to mojej radości od czasu do czasu śmiechu, no to jednak nie można się odcinać totalnie od jakiegoś, nie wiem, ważnego fragmentu świata gier, a te gry azjatyckie niewątpliwie należą. I fragment to jest źle powiedziane, to jest odłam, to jest bardzo ważny czynnik, który ukształtował także gry tutaj zachodnioeuropejskie. Więc za każdym razem, kiedy skłaniam się do śmieszkowania z tego typu tytułów, to z tyłu głowy tak naprawdę mam, kurde, powinienem sprawdzić, powinienem w to zagrać, nie powinienem się tak negatywnie do tego nastawiać, ale opowiadam to Państwu, którzy są na pewno pozytywnie nastawieni do tego tytułu i nie mogą się doczekać, żeby sięgnąć po tego niezwykle atrakcyjnego bohatera i przeżyć w jego towarzystwie przygody. Już 12 stycznia. 13 stycznia swoją premierę ma Spaceborne 2. To jest gra, jestem prawie pewien, że jeżeli się o niej nie słyszeli, ja też wcześniej nie słyszałem. Jest to produkcja stworzona przez ekipę, i ekipę to jest nadużycie, przez firmę, która nazywa się Burak Dabak, ale tak naprawdę to jest BDK Games, a Burak Dabak to jest nazwisko i chyba jedynego uczestnika tej instytucji. I on jest odpowiedzialny za, to już jest trzecia gra w jego CV, takim jako DBK Games. Wcześniej zrobił, niech ja sobie rzucę okiem, Messel,
i pierwszą część Spaceborne. Teraz wydaje dwójeczkę. Poprzednie części gry są pozytywnie oceniane, tam mają powyżej 75%, co nie jest złym wynikiem, zważywszy na to, że to jest pojedynczy i samodzielny człowiek. Powiem Państwu, jakby, dlaczego mnie ta gra zainteresowała. Spaceborne 2 to kontynuacja sandboxowej gry akcji z elementami RPG wydanej w 2020 roku. Osadzona w świecie science fiction z tysiącami ciał niebieskich do eksploracji. Prawie jak ten, Starfield, nie? Za produkcję i wydanie tytułu odpowiada niezależny deweloper Burak Dabak. I to deweloper niezależny dosłownie. Sam pojedynczy człowiek. Też sprawdzałem sobie stronę firmy i no nie widzę tam żadnych innych nazwisk, więc zakładam, że tutaj się nic nie zmieniło. Zapytacie pewnie, ej, no to czemu tak cię to zainteresowało, co tam pojedynczy deweloper mógłby zrobić? A no, czasami potrafią nas deweloperzy zaskoczyć i przede wszystkim zaskoczyć rozmiarem gier, które są w stanie wykonać, bo to jest imponujące. Jest to dużo, oczywiście generowane proceduralnie, więc należałoby powiedzieć, że jest pewna szansa na jakąś wtórność, ale ja sobie na pewno sięgnę po tę grę. Raczej nie będę przeznaczał na to całego odcinka, żeby Państwu pokazać, chyba że mi się super spodoba, ale tak czy inaczej to jest dla mnie raczej okazja do testowania takich gier i potem opowiadania Państwu o nich w cyklu gier, które moglibyście pominąć, a które mogłyby Was ewentualnie zainteresować. Pozwólcie, że przytoczę Wam trochę mechanikę samej rozgrywki. Podstawą rozgrywki jest możliwość swobodnej eksploracji ogromnych przestrzeni. Możemy zbadać dziesiątki tysięcy generowanych proceduralnie różnorodnych układów gwiezdnych, planet i innych ciał niebieskich w otwartym świecie. Z każdym z tych obiektów da się wejść w interakcję, a na szczególną uwagę zasługują powierzchnie globów, na których znajdziemy wiele wartych odwiedzenia miejsc. Jaskinie, wioski, miasta i inne lokacje zaludnione przez przedstawicieli trzech ras. Więc jakby ogrom tego wszystkiego jest znaczny. Jak powiedziałem, jako że robi to jeden człowiek, no to nie należy wymagać i oczekiwać, że to będzie niezwykle głęboki świat. Raczej to wszystko jest takie bardzo pozorne i powierzchowne, ale mimo to sam ogrom robi wrażenie na mnie. Ja lubię w ogóle takie kosmiczne wojaże, dlatego po Horusa ostatnio sięgnąłem, o którym też będę Państwu opowiadał. No i dlatego też EverQuest 2, nie EverQuest, Everspace 2 tak mnie interesuje w niedalekiej przyszłości. No, może nie w niedalekiej, bo Everspace 2 jeszcze nie ma konkretnej daty, ale to też jest coś, co mnie ciekawi. Niezwykle istotny jest nasz statek, którym podróżujemy, wydobywamy surowce i toczymy potyczki w przestrzeni kosmicznej. Mamy szerokie i szczegółowe możliwości jego modyfikacji, wpływające m.in. na szybkość, wytrzymałość i wartość bojową. Możemy wybrać konkretne moduły i miejsca ich zamontowania, co daje niezwykle dużą liczbę możliwych kombinacji. W trakcie gry rozwijamy też naszą postać, którą tworzymy na początku rozgrywki, ustalając wygląd i początkowe cechy. Za wykonane misje i pokonanych przeciwników zyskujemy punkty doświadczenia potrzebne do osiągania kolejnych poziomów i zdobywania nowych umiejętności. Niektóre zdolności polepszają się w trakcie wykonywania danych czynności. Im więcej sprzedajesz i kupujesz, tym lepszym handlarzem jesteś i tak dalej. Ważne jest również zdobycie odpowiedniego wyposażenia, broni, zbroi, gadżetów przydatnych w walce i eksploracji. To jest coś fantastycznego na papierze, bo to jest sandbox, do którego wchodzicie i którego możecie się bawić. Ja opowiadałem ostatnio o takich tytułach, które są doskonałym przykładem tego, a wydarzały się w przeszłości, jak Privateer, jak Free Space, jak pierwsze elity, gdzie naszym zadaniem jest zdobycie statku, przewożenie towarów z jednego zakątku galaktyki w drugi, zarabianie pieniędzy, zdobywanie kolejnego statku i kolejnego i tak dalej, a to więc ten pomysł, który moim zdaniem jest fantastyczny w ogóle i potrafi dostarczyć mnóstwo zabawy, nawet jeżeli jest to takie pozorne i bardzo płytkie, został wzbogacony o to, że mamy bohatera, którego też można rozwijać i zdobywać nowe umiejętności poprzez używanie starych i tak dalej, więc to jest coś, co jest ciekawe i parę lat temu to byłby cudowny pomysł. Dzisiaj mam nadzieję, że to też się jakoś uda. Jak mówię, sięgnę po tę grę, bo ona może być takim, no czymś takim, jeżeli ktoś lubi science fiction, to może się w to wkręcić i może przy tym spędzić dużo czasu. Mimo że wielokrotnie o tym opowiadałem, raczej nie szykuje się to jakaś wyjątkowo głęboka, pełna przemyśleń i refleksji rozgrywka. Tak czy inaczej, 13 stycznia Spaceborne 2. 24 stycznia trafi do nas premiera, która jest chyba najważniejszą tego miesiąca, a mianowicie Forspoken. Ja wiem, dla większości z Państwa najważniejszy będzie Dead Space, dla mnie chyba zresztą też, ale Dead Space jest znaną marką, wiemy o co chodzi w tej grze, to jest remake jednak, bardzo obiecujący, bardzo na niego czekamy, no ale Forspoken jest zupełnie nowym IP i jako taki należy zwrócić na niego uwagę, bo to odważnie jest robić nowe IP, a nie przypinać kolejne cyferki do znanych marek, które na pewno się w jakimś stopniu sprzedadzą. Ja lubię takie ryzykowne
pomysły, to znaczy, że za tym stoi jakaś większa idea, może jakiś głos z serca, pod warunkiem oczywiście, że ta bohaterka, która została stworzona na potrzeby tej gry, faktycznie wynika z głosu serca. Ktoś miał ochotę opowiedzieć historię dziewczyny, która walczy z matriarchalnym światem, gdzie mężczyźni pełnią tylko rolę pucybutów, bransolet i są wypełniaczem tylko przestrzeni, że za tym stoi coś więcej niż tylko taki sposób na to, by pokazać, że Square Enix też robi nam żeńskie bohaterki i też jesteśmy tacy fajni, inkluzywni i świat nas powinien polubić. Nie wiem tego na pewno. Chciałem tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że za tym stoi coś więcej, że za tym stoi pasja, głos serca, a nie potrzeba pokazania czegoś. Zawsze można mieć takie podejrzenia. Ja jestem, zrobiłem się strasznie podejrzliwy, jeżeli chodzi o damskie, kobiece bohaterki. Nigdy nie miałem nic przeciwko. Natomiast czasami mam wątpliwości, czy idee, które za tym stoją, są właściwe dla produkcji gier. Ale palicho, zostawmy to sobie na bok. Wiem, że takie głosy się pojawiają i wiem, że takie obawy się pojawiają. Gameplayowo to jest bardzo interesująca gra. Ja miałem okazję ograć demo i tak w zasadzie na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony fantastyczna mechanika, świetny gameplay, ale z drugiej strony niezwykle pusty świat. Ale nawet w tym pustym świecie zdarzyło się kilka takich lokacji, które potrafiły mnie zainteresować i być może obiecują jakąś fajną historię. Trzeba będzie to ograć, trzeba będzie to zobaczyć, ja na pewno to pokażę na YouTubie. Nie sądzę, żebym robił z tego całą serię. Po pierwsze mam Wiedźmina 3, który pewnie mi zajmie jeszcze parę miesięcy. Po drugie, nie jestem, jakby dużo zależy od tego, czy Państwu będzie się chciało to oglądać. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, to czemu? Ja to mam zawsze dodatkową motywację, żeby coś pokazywać, jeżeli się cieszy zainteresowaniem. Ale jeżeli się okaże to faktycznie puste i nieciekawe, no to jaki to będzie miało sens? Ani Państwo nie będą mieli ochoty tego oglądać, ani ja nie będę zainspirowany do tego, żeby tę historię pokazywać. Trzymam kciuki za tę grę. Autentycznie mam swoje podejrzenia, mam swoje obawy, ale wydaje mi się, że jeżeli serce było po właściwej stronie, to możemy dostać całkiem zacną opowieść. No i przekonamy się o tym 24 stycznia. No i 27 stycznia pod koniec miesiąca ma premierę tytuł wspominany już wcześniej, czyli Dead Space, na który, jak powiedziałem, na pewno wiele osób czeka. Ja oczywiście, że tak. Ale zobaczymy, jaka ta gra będzie, w jaki sposób będzie opowiedziana. Deweloperzy bardzo wiele obiecują. Deweloperzy z Motive Studio zastosowali dużo nowych mechanizmów, zwłaszcza związanych ze sposobem, w jaki gracz jest straszony. Dla Electronic Arts to też jest bardzo ważna rzecz, bo to jest pierwszy remake taki duży w ich wykonaniu, o ile się orientuje. I to może nakreślić przyszłość pozostałych remake'ów, a przecież wiemy, że w rękach Electronic Arts jest bardzo dużo niezwykle interesujących marek, które naprawdę chętnie byśmy ograli jeszcze raz. Ale wracając do Dead Space'a, ja o nim opowiadałem już kilka razy, chyba nawet w cyklu najciekawszych gier 2023 roku. Ta produkcja musiała się pojawić. Dla mnie to jest fantastyczna okazja, by poznać historię Isaaca Clarka od samego początku, bo nie było mi to dane. Za pierwszym razem, jak przechodziłem Dead Space'a, to mnie to za bardzo przestraszyło. Ja uwielbiam historię science fiction. Ciężkie, głębokie, ciekawe, wzbudzające refleksje historię science fiction. Natomiast nie lubię, i nawet lubię się bać, ale nie lubię się bać na skutek nagłych szoków wizualnych. Jeżeli deweloperzy wpadną na to, jak straszyć nas, by to był klimat, a nie żebyśmy dostawali zawału, przechodząc z jednego miejsca w drugie, to ja to chętnie przejdę. I ja chętnie przeżyję tę historię. Ona jest dla mnie ważna, bo Dead Space w kolejnych odsłonach był dla mnie istotny i chciałbym poznać tę historię. Wiele razy o tym mówiłem, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Zresztą też jestem bardzo ciekaw, jak fabularnie to zostało przedstawione, jak została zmieniona ta opowieść, bo ona była bogata już w pierwowzorze i wiem, że tam się przytrafiają zwroty akcji i wiem, że to jest interesujące i to jest podstawa tej ważnej opowieści, jaką Dead Space ma do zaoferowania. No zobaczymy. To jest po raz kolejny. Ja wiem, że to jest trywialne i wiem, że to powtarzam się, ale trzymam kciuki za tę produkcję. Mam nadzieję, że się uda. Nie tylko ze względu na Dead Space'a, ale w ogóle ze względu na remake'i od Electronic Arts. I wiem, trochę jak zepsuta płyta, powtórzę to po raz kolejny, elektronicy mają mnóstwo fantastycznych IP i chciałbym, żeby mieli powód, by do nich wrócić, by nam pozwolić znowu w nie pograć w nowych odsłonach, w nowej technologii. Dead Space 27 stycznia. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Mam nadzieję, że styczeń spędzicie miło,
najlepiej w moim towarzystwie. Ostatecznie możecie oczywiście pograć w te gry, ale wiadomo, że w towarzystwie zawsze weselej. W moim może nie być zawsze wesoło, ale na pewno będzie sympatycznie. Więc zerkajcie do mnie na kanał, subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek, czy co tam potrzebujecie, żeby pamiętać o mojej twórczości. No i trzymajcie się, życzę wam miłego dnia, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Pa, pa!